Dzień dobry, cześć. Ciekaw jestem, jak się macie. Dobrze? Dobrze, źle? Dobrze? Nie wiem, jak często zadajecie sobie takie pytanie. Ja dosyć często, tak naprawdę staram się każdego dnia. Jakbyście mnie zapytali, jaki dzisiaj mam dzień, to powiem szczerze, bardzo dobry. Pomimo, że 13. Dlaczego? Bo ułożył mi się fajnie, a po drugie dostałem bardzo dobrą wiadomość dzisiaj. Bardzo dobrą. Nie będę zdradzał szczegółów, nie wiem, co z tego wyniknie, ale powiem wam, że już się zaczął dobrze. I pewno dzisiaj tak łatwo nie zasnę, bo emocje zawsze temu towarzyszące są pozytywne i takie zachęcające. I przypominam sobie tak dobrze, jak w lipcu zeszłego roku. Też wpadłem na pewien pomysł, o którym wam dzisiaj opowiem i też nie mogłem długo zasnąć. Tak naprawdę nie przespałem nawet minuty tej nocy. Takie temu towarzyszą emocje. I powiem wam szczerze, że ja jak patrzę teraz na swoje życie, na świat, to uważam, że różne momenty w życiu nas dotykają, różnie prowadzi nas, nie chcę powiedzieć los, ale my prowadzimy siebie przez to życie i zauważyłem, że czym więcej wychodzimy naprzeciw różnym ciekawym sytuacjom, momentom, sami je inicjujemy i uczestniczymy w różnego rodzaju zdarzeniach, nawet w takim spotkaniu jak dzisiaj, to one nawet mogą zmienić nasze trochę życie. Przepraszam, użyłem słowa trochę, mogą zmienić nasze życie. Że to dzisiejszy wieczór, to nasze spotkanie, nie mówię o swoim wystąpieniu, ale to, co przed chwilą mówił Aureliusz, czy osoby po mnie występujące mogą coś ciekawego, inspirującego wam powiedzieć, co spowoduje, że będziecie mogli coś nowego zrobić, wpaść na jakiś pomysł, może komuś pomóc, może kogoś poznać. Ja myślę, że takich chwil się żyje. I tak też było ze mną właśnie w lipcu zeszłego roku. Będę chciał wam opowiedzieć historię, przez jaką przeszedłem, szczególnie przez ostatnie 12 miesięcy, bo ona była wyjątkowa. Mógłbym ją porównać do 4 lat olimpiady, nie wiem której, bo w 5 brałem udział, ale równie pasjonujące i emocjonujące były to doświadczenia. Ale historia, którą ja przeszedłem, w ogóle nigdy nie spodziewałem się, że coś takiego przeżyję. I sam efekt, który osiągnąłem, jest tylko wisienką na torcie tego wszystkiego, czego doświadczyłem. I myślę, że to dla mnie, z mojej perspektywy, jest najciekawsze. Wybaczcie mi, ale nie jestem teoretykiem, a przede wszystkim praktykiem. Tak było i w sporcie, tak i dzisiaj jest jako ja, Mateusz Kusznierewicz, jako przedsiębiorca, biznesmen, chociaż myślę, że skromny, średnia krajowa, ale patrzę na to przede wszystkim z tej sprawy i z tej perspektywy, co tak naprawdę ja doświadczam, co obserwuję i w jaki sposób mogę wyciągnąć z tego wnioski. Chcę wam opowiedzieć historię Zoomi, przedsięwzięcia, które zrealizowaliśmy, podkreślam, nie sam, ale zrealizowaliśmy w tym roku. I to, na co chciałbym zwrócić uwagę, to przede wszystkim waszą uwagę, to na to, jaką drogę przeszliśmy. Umówmy się, że to będzie 15 minut, a później z miłą chęcią odpowiem na wszystkie pytania i w tym regulaminowym czasie, a także i po, bo oczywiście zostaję do samego końca. Prezentację, jaką chciałem wam dzisiaj pokazać, to jest prezentacja, która nie jest przygotowana specjalnie na dzisiejsze spotkanie. To nie jest prezentacja, która była przedstawiona na premierze Zoomi, która odbyła się 20 października. To jest prezentacja biznesowa, którą używaliśmy na wszystkich spotkaniach, które odbyliśmy od miesiąca maja do miesiąca sierpnia, to jest akurat najnowsza wersja, możecie zwrócić uwagę, w prawym górnym rogu jest data sierpień 2014 roku, tak, żeby nie mając jeszcze prototypu, ani funkcjonalności, ani oprogramowania, bo stworzyliśmy hardware i software, przekonać naszych potencjalnych partnerów do współpracy z nami. Powiem wam szczerze, nie było ani jednego spotkania, które nie zakończylibyśmy sukcesem. Nie wiem, jak to zrobiliśmy. W każdym spotkaniu uczestniczyliśmy, ale daliśmy radę. Nie chcę powiedzieć, udało nam się, ale daliśmy radę. Zobaczcie na tą prezentację i sam jestem ciekaw dla siebie, jakie będziecie mieli po niej wrażenia i wnioski. Na początku, przedstawiając logotyp, jaki stworzyliśmy, jak to nazwaliśmy, wytłumaczyliśmy, czym jest Zoomi i na czym ona
polega i na czym bazuje, chociaż nie zdradzając jeszcze szczegółów. Mówiliśmy, że ona będzie bazować na tematyce zdjęć, których robimy coraz więcej każdego dnia. Zdjęć, które można w różny sposób udostępniać, przesyłać, co się dzieje na co dzień, ale my nadaliśmy temu nieco więcej dynamiki. Tak naprawdę podeszliśmy do tematu trochę inaczej, niż to było do tej pory robione. Od razu zachęciliśmy naszych partnerów do tego, żeby pomyśleli, że dotrzemy do nowych grup odbiorców. Stwierdziliśmy od razu, że to, co stworzymy, będzie idealnym prezentem, jaki będzie można dać bliskiej osobie. Także zauważyliśmy od samego początku i zwróciliśmy uwagę, że to, w jaki sposób to przedstawimy, może wywołać efekt zaskoczenia. Jak się okazało, słusznie myśleliśmy. Dla niektórych był to efekt zaskoczenia, że zrobiliśmy coś przecież tak oczywistego i prostego, a wręcz można by powiedzieć, nawet skopiowaliśmy niektóre rozwiązania. A z drugiej strony każdy, kto wysłuchał nas do końca, stwierdził, że jednak coś w tym jest. Pomysł prosty jak drut, a jednak nieco inny. I to, co przyświecało nam od samego początku, szczególnie biorąc pod uwagę osoby, które w tym projekcie uczestniczyły, zaraz wam o nich więcej opowiem, to jest to, że to wszystko, co stworzymy, ma być proste w użytkowaniu, estetyczne pod względem designu i przystępne cenowo. Bardzo mi na tym zależało od samego początku. Nie stworzyłbym tego przedsięwzięcia, jak ja to nazywam, gdybym nie poznał na swojej drodze, nie spotkał na swojej drodze osoby, które dołączyły do mojego Dream Teamu. Ja tutaj akurat od samego początku byłem pomysłodawcą i liderem, takim frontmanem tego przedsięwzięcia, ale jasna sprawa, że jak to sportowiec z brakiem tak naprawdę doświadczenia większego, szczególnie w temacie nowych technologii, tworzenia czegokolwiek elektronicznego, w temacie hardware'u, a nie daj Boże jeszcze jakbym dotknął software'u i tworzenia aplikacji, to bym poległ na miejscu. Dlatego wiedziałem, że żebym mógł zrealizować ten pomysł, muszę dobrać sobie osoby, które mi w tym pomogą. Jak doszło do tego, że poznałem Patryka Strzelewicza, Krzyśka Trzebłoniaka, Romana Panka, Daniela Michalskiego, Rafała Baranowskiego, Macieja Krzysiaka. To jest właśnie nasz Dream Team. To nie był przypadek. Chociaż ja wielokrotnie tak myślałem, że to był zupełny zbieg okoliczności. Te osoby, które wymieniłem, to stworzyły wyjątkowe przedsięwzięcia, firmy i sukcesy na miarę międzynarodową. Firma Go Clever, znana wam lub nie, to jest poznańska firma, która produkuje bibrandowe smartfony, tablety, nawigacje elektroniczne, kamery DVR-owe, które sprzedawane są w 19 krajach na całym świecie. Ich obroty w zeszłym roku były na poziomie 220 milionów złotych. Odaj się, pewno słyszeliście. Pierwszy polski produkt produkowany w Polsce, który jest sprzedawany w sklepach Apple'a na całym świecie. To naprawdę wielki sukces, a Patryk i Michał to naprawdę są nieźli kowboje, patrząc na to wszystko, co osiągnęli, naprawdę no, wyjątkowi, ile ja się od nich nauczyłem. Oraz Rafał Baranowski, który stworzył w całym województwie pomorskim sieć 245 infomatów sprzężonych razem w Pomorskie Travel, które no, dostały w zeszłym roku nagrodę europejską w Barcelonie. Marszałek województwa pomorskiego odbierał za tą nagrodę. Więc naprawdę ludzie w moim teamie mają wiele już zasług na swojej piersi, a do tego jeszcze dołożyliśmy Zoomi. Jak doszło do tego, że ich spotkałem? To był listopad zeszłego roku, kiedy ja parę miesięcy już myślałem o tym, w jaki sposób zrealizować swój pomysł, bo coraz więcej osób, z którymi konsultowałem ten swój pomysł, stwierdziło, że to dobry pomysł, więc ja myślę, kurczę, no coś z tym trzeba zrobić. W listopadzie zeszłego roku jedną z tych osób był mój lekarz, nie psychiatra, mój ortopeda, który lekarz sportowy tak naprawdę, który wiele mi pomógł i także zdobyć i medal olimpijski, i mistrzostwo świata, mistrzostwo Europy. I Witek Dudziński, będąc u nas na kolacji w domu, powiedział, kiedy mu powiedziałem o moim pomyśle, że to dobry pomysł, sam, jeżeli tylko ja to stworzę albo ktoś inny, to bierze 5, bo on sam by chciał wysyłać zdjęcia bezpośrednio do swoich bliskich. No ale ja Witka pytam,
Witek, no ale ja stoję w miejscu, drepczę w miejscu, nie wiem, ja chyba muszę polecieć za ocean do Doliny Krzemowej albo do Izraela, żeby zrealizować taki pomysł, bo tam najłatwiej wydawało mi się, że to będzie. On mówi, Mateusz, nie, taka Dolina Krzemowa jest w Poznaniu. Ja wczoraj na zabiegu u mnie był Krzysztof Trzebuniak, finansista, który był pierwszym inwestorem Dice'a i on mi opowiadał podczas badania właśnie o tym przedsięwzięciu. Zadzwońmy do niego, zobaczymy, czy go zainteresuje w ogóle pomysł i czy przyjedzie się spotkać. Następnego dnia Krzysiek był w Gdańsku, bo tam teraz mieszkam. Nie godzinę, a 7 godzin rozmawialiśmy. Już po pierwszych 15 minutach powiedział, podoba mi się pomysł. Porozmawiajmy, rozłóżmy go na czynnik pierwszy, zastanówmy się, jak ten pomysł zrealizować. Dał mi 2 tygodnie, żebyśmy spotkali się wszyscy razem, bo akurat Krzysiek obsługuje finansowo i Dice'a, czyli Game Technology, i Go Clever, a ja ze swojego zespołu dołączyłem jeszcze Rafała i Maćka. I spotkaliśmy się 2 tygodnie później w Jastarni, w Domu Zdrojowym, na Półwyspie Helskim. Zamknęliśmy się na 2 dni i po 2 dniach rozmów, dyskusji, wyszliśmy dogadani. I od tamtego czasu powiem wam, że idziemy jak burza. Nie było żadnych sytuacji, gdzie stracilibyśmy do siebie zaufanie albo byłyby to momenty, które by sprawiły, że gdzieś byśmy się zatrzymali, już nie wspominając, zahamowali, nie wspominając o zatrzymaniu. To było chyba dużo szczęścia, że na drodze takich ludzi spotkałem, ale to wszystko jakoś dobrze poukładałem. Do tego później doszli partnerzy, to mówię cały czas o prezentacji, którą prezentowałem na spotkaniach biznesowych. CIA robiło studio, przepraszam, cały design produktu stworzył, to jak wygląda Zoomi, stworzyło studio Mindsailor z Poznania, które także zaprojektowało Kostkę i robią różne międzynarodowe projekty. CIA stworzyli monolity, softwarem także polska firma, to jej zleciliśmy, firma z Łodzi, Abastra, realizuje oprogramowanie na 4 platformy. I wszystkimi sprawami prawnymi zajęła się kancelaria JLSW z Poznania. A jak zrodził się pomysł na Zoomi? To właśnie mówiłem wam o tym lipcu z zeszłego roku. To była zabawa z moją córką. Bawiliśmy się w domu, Natasza skakała, wygłupiała się, robiła różne ciekawe miny. Pierwsze co pomyślałem przy tej zabawie, zrobię jej zdjęcie. Wyciągnąłem aparat fotograficzny. Ten aparat fotograficzny. Nie ten, jeszcze nie było tego. Wyciągnąłem smartfona i zacząłem jej robić zdjęcie. Pierwsze myśl po zabawie, chcę wysłać to zdjęcie do moich bliskich, bezpośrednio. Do moich rodziców, do moich teściów, do chrzestnych Nataszy. Tylko to, nic więcej. Nie chciałem udostępniać tych zdjęć, chciałem bezpośrednio wysłać to zdjęcie do nich. I złapałem się, że mam ograniczenia w tym momencie. Mam problem, bo nie mogę tych zdjęć wysłać MMS-em, bo moja mama używa starej komórki z przyciskami. Mailem, okej, mój tata odbierze wieczorem, ale już nie będzie to w formie zaskoczenia, tylko spośród 10 maili on odbierze 1 i co najgorsze w takich przypadkach, raz zobaczy to zdjęcie, już do niego nie wróci. A mi chodziło o to, żeby wysłać im zdjęcie, zrobić im przyjemność, prezent, i żeby do tego zdjęcia mogli wrócić następnego dnia, za tydzień, wtedy, kiedy na nie się natkną. Wiecie, co sobie wtedy pomyślałem? Najlepiej by było, gdyby lodówka, która jest w domu, prawie każdym domu, miała wyświetlacz, na którym wyświetlałyby się zdjęcia, które moglibyśmy wysyłać bezpośrednio z naszych smartfonów albo mailami do naszych bliskich. Już myślałem, że będę musiał pojechać do Amika, gdzie ma swoją siedzibę, Włocławek, tak? Do Wewronek. No ale tu akurat poszliśmy w innym kierunku. No i tak się zrodził pomysł. Wyjście naprzeciw potrzebie, mojej potrzebie. Ja tak naprawdę stworzyłem coś dla siebie, ja już jestem w tej wspaniałej sytuacji, że ja już wiem, co dam swoim bliskim na gwiazdkę, na prezent, na święta najbliższe w grudniu. Moja potrzeba uwieczniania wyjątkowych chwil smartfonem, który przejął i które już teraz można powiedzieć, no jest, ma pełnię tą funkcję także aparatu fotograficznego. Są różne sposoby przesyłania i udostępniania zdjęć, bardzo popularne i my w ogóle nie wchodzimy im w drogę.
My znaleźliśmy inne rozwiązanie. Nie wynaleźliśmy, od razu podkreślam, znaleźliśmy inne rozwiązanie, je udoskonaliliśmy. Zależało nam, żeby to było łatwe w użyciu i funkcjonalne. Ekran, który zaprezentowaliśmy w tym roku, wygląda tak. Zaraz go wyjmę, bo przyniosłem Zoomie ze sobą, z czego jestem chyba najbardziej dumny, że najpierw pomysł, a później jego realizacja, ale najpierw trochę opowiem wam, dokończę tą prezentację. Ekran wygląda tak. Nie jest to nie wiadomo jak duży wyświetlacz, ma tylko 7 cali, tylko ponieważ zależało nam na tym, żeby nie tylko, żeby zmieścił się w dłoni, ale także dlatego, żeby zmieścił się w cenie. A chcąc mieć wyświetlacz, który będzie ładnie eksponował zdjęcia w świetle dziennym, nie mogliśmy sobie pozwolić nawet na 8 cali czy 10. Musieliśmy się zmieścić na razie w tym roku w 7 calach. Można go ustawić w poziomie i w pionie. Co go wyróżnia, co zaraz pokażę na egzemplarzu, który mam ze sobą, to jest parę ciekawych rozwiązań. Pierwsze to jest takie, że wtyki, wejścia wszystkie na porty micro USB, na kartę SIM i kartę SD są schowane na co dzień. Nie tak jak w większości tego typu urządzeń, wszystkie są na zewnątrz, my je schowaliśmy. W bardzo ciekawy i umiejętny sposób i tutaj szacunek dla Michała Boniekowskiego ze studio Mindsellers i Patryka Strzelewicza, który wymyślił kostkę, bo to oni właśnie wpadli na takie pomysły przy pracy naszej, jednym z naszych spotkań chyba w kwietniu tego roku. Także tył, zasilacz, bo to urządzenie ma baterię, ale wiemy bardzo dobrze, że dzisiaj jeszcze na e-inki, szczególnie kolorowe, nas nie stać, bo takie urządzenie w e-inku by kosztowało 1420 zł. Tak obliczyliśmy, więc my nie chcieliśmy tego zrobić nikomu, a także sobie. Więc zasilacz wymyśliliśmy, żeby był jednocześnie podstawką. To jest także jeden z wniosków patentowych, które złożyliśmy tuż przed premierą. Sercem Zoomie tak naprawdę jest funkcjonalność, jego funkcjonalność, czyli możliwość przesyłania zdjęć z aparatu fotograficznego będący smartfonem na odbiornik. I to jest właśnie to, co nam najbardziej zależało. Przygotować oprogramowanie, które będzie darmowe. Aplikacja jest za darmo do ściągnięcia już dzisiaj na iOS-a i na Androida, a za tydzień będzie dostępna na Windows Phone. W Windows Store, która umożliwia przesyłanie zdjęć w bardzo prosty sposób z nadajnika na odbiornik. Czyli co stworzyliśmy? Stworzyliśmy oprogramowanie i urządzenie, software i hardware, które występuje w dwóch wersjach. Wi-Fi, czyli dla tych wszystkich, którzy będą chcieli sobie postawić Zoomkę w miejscu, gdzie mają zasięg, czy to w domu, czy na działce, czy w biurze, czy w jakimkolwiek innym miejscu, ale pomyśleliśmy także o takich, a ja pomyślałem przede wszystkim o swojej babci, która nie ma w domu sieci i tak, żeby chciała odbierać zdjęcia. Dlatego stworzyliśmy inne urządzenie, takie same, ale z wejściem na kartę SIM, które może podłączyć się do sieci przez sieć komórkową. Ekran plus router. Ekran jest w technologii IPS, to nas cieszy, na to postawiliśmy, na jakość. I router to jest coś ciekawego, co pomysł zrodził się w czerwcu tego roku przy jednych z już zaawansowanych rozmów z naszym partnerem strategicznym, którym jest T-Mobile. Zaraz do tego dojdę, bo w ogóle cała historia z T-Mobile'em jest też bardzo ciekawa. Tak wygląda opakowanie. No i już kończąc, podsumowując, to pierwsze zdanie, które tutaj przeczytacie, nowa kategoria produktów, to nie jest coś, co my wymyśleliśmy, tylko to usłyszeliśmy na jednym z pierwszych spotkań. Akurat z naszym partnerem, z którym współpracujemy, Euro RTV AGD, akurat jesteśmy w 9 sieciach Elektro, jeszcze do tego w Empiku, będzie dostępne Zoomie, bo wszystkim się bardzo ono spodobało, a w Euro RTV AGD usłyszeliśmy po pierwsze, dlaczego tak późno przyszliśmy, a po drugie, że chyba stworzyliśmy nową kategorię produktu, bo oni już mają dłości, jak widzą kolejny nowy smartfon, albo tablet, albo komputer, albo telewizor, a tutaj może być coś innego. Duży potencjał współpracy z Telekomem, to założyliśmy sobie jako jeden z naszych strategicznych celów w lutym tego roku, kiedy spotkaliśmy się w Jastarni. Po pierwsze,
wszystkim spodobał się pomysł. Po drugie, od razu, biorąc pod uwagę doświadczenie Go Clever, Dice'a, powiedzieliśmy sobie, jakie cele, jakie warunki muszą być spełnione, żeby to w ogóle się udało zrealizować i gdzie drzemie potencjał. I stwierdziliśmy, kurczę, najlepiej może by faktycznie był to produkt ciekawy dla telekomu, szczególnie, że tam będzie karta, która będzie pobierać dane i która będzie mogła rozsyłać jeszcze sygnał dalej, potencjalnie tak myśleliśmy. Wiedzieliśmy, że potencjał współpracy z telekomem będzie i wtedy myśleliśmy, że najbliżej nam będzie do plusa, bo akurat tam z prezesem się znamy, ale dwa dni po tym, jak ogłosiłem w marcu, 4 marca tego roku na konferencji Go Clever, że wchodzę w świat nowych technologii, zaledwie dwa dni minęły i zadzwonili do mnie menadżerowie z T-Mobile Polska, zapraszając na spotkanie, bo chcieli się dowiedzieć, nad czym pracujemy. Na zdjęciu wtedy wystąpiłem z Romanem Pankiem i z Go Clever, założycielem, właścicielem Go Clever i Patrykiem Strzelewiczem i to przyciągnęło uwagę. To był także bardzo przemyślany ruch. My wiedzieliśmy o tym, chociaż nie spodziewaliśmy się aż takiego oddźwięku, że w marcu, jak ogłosimy w sprytny sposób, że wejdę w świat nowych technologii, to może przyciągnąć uwagę. I tak się stało. I już nie pamiętam, od czego się zaczęło. Czy właśnie od Zoomi, czy od propozycji T-Mobile, żebym był także twarzą oferty T-Mobile skierowanej do biznesu, ale tak naprawdę pierwszy plakat, który pojawił się na ulicach, billboardy, kiedy było to powiedziane, że T-Mobile przyspiesza mój biznes. Można by powiedzieć dzisiaj, że także przyspieszył Zoomi. Na korytarzach T-Mobile'a okrzyknięto Zoomi najpiękniejszym routerem na ziemi, bo routery dzisiaj chowamy bardzo często głęboko, bo niczym pięknym się nie wyróżniają, chociaż coraz bardziej potrafią być ładne i estetyczne, świecić, migotać, a my stworzyliśmy coś, co przede wszystkim trzeba wystawić na zewnątrz, co pełni przede wszystkim inną funkcję wyświetlania zdjęć, ale także może udostępniać sygnał do dojścia do sieci, do innych urządzeń. Myślimy, że to może być idealnym prezentem dla każdego. Widzę, że sam jestem ciekaw, ilu z was jest należy do naszej grupy docelowej, bo określiliśmy ją pomiędzy 35 a 50 rokiem życia. To jest przede wszystkim grupa docelowa Zoomi, a jest to grupa osób, która najprawdopodobniej to ona kupi Zoomkę, ale kto inny będzie jej używał. Ponieważ tak jak ja na te święta kupię kilka Zoomek i wręczę im komuś innemu, moim bliskim, po to, żebym mógł przez następne 365 dni, może nie następne, ale w ogóle przez 365 dni w roku wysyłać im prezenty na ich właśnie Zoomki. Więc tak wygląda z grubsza biorąc historia Zoomi. Chciałbym wam pokazać Zoomkę. Już na sam koniec, to jest to opakowanie, to jest pudełko. Bardzo dużo przemyśleń i pracy włożyliśmy w to, jak to ma wyglądać, jak to ma być komunikowane, jak przykładowo brak informacji, co jest w środku, ma sprawić, żeby zainteresowany odwrócił pudełko na drugą stronę i po pierwsze obrazek, a później krótki tekst, który jest inny dla wersji Wi-Fi, a inny dla wersji 3G, ma poinformować, co jest w środku. Zanim wyjmę, to jeszcze powiem o tym, że to nie jest wynalazek, to nie jest innowacja. My nie mogliśmy wręcz opatentować tego rozwiązania przesyłania zdjęć na ekran, bo to już dawno temu wymyślono. Takie urządzenie, bardzo podobne do tego, także i wymyślono już wcześniej. 10 lat temu jeden z menadżerów Nokii stworzył ramkę cyfrową, którą inaczej nazwano i także na nią można było wysyłać zdjęcia bezpośrednio ze swojego smartfonu. Pamiętacie, wtedy Nokie wyglądały trochę inaczej, w ogóle ewoluowały, można było robić z nimi zdjęcia, to był początek w ogóle robienia zdjęć smartfonami. Zdjęcia wysyłano na tą Zoomkę, która miała włożoną też kartę SIM. Nie można było jej podłączyć do Wi-Fi, tylko na SIM MMS-em. Czyli wtedy można by powiedzieć, może nie bardzo, ale odpłatną drogą. Podobne urządzenie, wyglądające zupełnie inaczej, także powstało w innych głowach i rękach. Przykładowo amerykańska Seiva,
To jest to samo rozwiązanie, które my zastosowaliśmy. Oni wymyślili to i zrealizowali ten pomysł 3 czy 4 lata temu. Już nie istnieją. A wiecie dlaczego? Po pierwsze, urządzenie, które stworzyli, jest większe od tego, piękne, full wypas. Kosztuje $369, kosztowało $369. Moim zdaniem trochę za drogie. Wersja Wi-Fi nasza kosztuje 249 zł, a wersja 3G 349 zł. Czy drogo, czy tanio, możecie sami ocenić. My tak postawiliśmy i dużo konsultacji sprawiło, że właśnie na takiej cenie się skupiliśmy. Co jeszcze, przepraszam za określenie, źle zrobili chłopaki z CEIWY czy z różnych innych, ostatnio dyskutowaliśmy na Twitterze o różnych innych przykładach. Strzelili sobie tym w kolano. Czym? Wprowadzili opłatę za przesyłanie zdjęć. Aplikacje jeszcze w CEIWY można ściągnąć za darmo ze sklepu z aplikacjami, ale abonament w wysokości nawet $10 miesięcznie, moim zdaniem w dzisiejszych czasach nie przystoi. Dla nas pomysłem na Zoomkę jest to, żebyśmy mogli korzystać z niej za darmo, żebyśmy mogli wysyłać zdjęcia, te prezenty i cieszyć się tym za darmo. Mamy telefon, mamy nadajnik, każdy, nie wiem, czy każdy z was ma nadajnik, który może robić zdjęcia. Ja to nazywam nadajnikiem, czyli czymś, co może wysłać zdjęcia na Zoomkę. Samo użytkowanie Zoomki, aplikacji jest też za darmo. Jedynie co potrzeba, to jest ten ekran. Wiecie, co jest jeszcze pięknego w tym przedsięwzięciu? To jest to, że to jest Zoomi wersji 1.0. Natomiast my już wiemy, już pracujemy nad tym, jak będzie wyglądało Zoomi 2.0. To jest też ciekawe, na auli, na stronie głównej jest nazwisko Michała Brańskiego, który założył O2 i teraz prowadzi grupę wirtualną Polskę. Jak ja rozmawiałem z Michałem, to było, jak chciałem powiedzieć, nie raz, to było już 3 razy, a niedługo znów jesteśmy umówieni na kolejne spotkanie. To jest jeden tylko z przykładów osób, które mają mnóstwo nowych pomysłów, jak można takie urządzenia, które będą stały w każdym, przepraszam, może nie w każdym, ale w wielu gospodarstw domowych, w domach wykorzystać na inne potrzeby. I nawet nie związane bezpośrednio z ich korowym biznesem, ale właśnie z tym, co im w głowie chodzi. Już kończę. Ostatnia rzecz, z czego jesteśmy dumni. To jak to wygląda, ale przykładowo każde tego typu urządzenie ma mnóstwo otworów, a my schowaliśmy je. Tu, nie wiem, czy dobrze widać. Tu jest unikalny numer Zoomki, który można też wyświetlić na ekranie. Zamknij się. Czasami się... tak trzeba chwycić. I to, co... Bardzo się cieszymy, bo na początku, w pierwotnym naszym projekcie było to, że Zoomi będzie miało obok tego jednego przycisku, który tutaj jest, wejście do ładowania, zasilacz i dodatkowo jeszcze taką ładną kryształową z pleksji zrobioną nóżkę, która będzie można było magnesem przyklejać stąd albo tu, w zależności jak chcemy ustawić. Okazało się, że Chińczycy, w których fabrykach jest to produkowane, fabryka Go Clever, nie są w stanie tego ładnie zrobić. I mieliśmy 3 dni pod rząd, dzień i noc zastanawiania się, co możemy na to poradzić. W pewnym momencie pojawił się pomysł, a dlaczego by nie włożyć 2 w 1. I tak wygląda zasilacz. Co ciekawe, ten bolec, który tutaj jest, to jest bolec używany przez Nokię w 1995-98 roku. I 2 wejścia, jedno tu, które można w łatwy sposób włączyć. Tak wygląda Zoomi. Słuchajcie, z mojej strony wszystko. Dziękuję bardzo.